Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Orchidia i witam was w takim informacyjnym filmiku na temat oczywiście Genshina i ostatnim czasie pojawił się list od deweloperów, czyli będziemy mogli się dowiedzieć, co nas jeszcze czeka w wersji 2.2. Moi drodzy, zaczniemy sobie właśnie od pytań i odpowiedzi. Jeżeli oczywiście chcecie sobie sami przeczytać wszystkie informacje na bieżąco, znajdą się na naszej stronie genshin-impact.pl, na którą was oczywiście serdecznie zapraszamy. A tymczasem, moi drodzy, co tutaj się nowego pojawi w wersji 2.2? Czy jest jakiś sposób na otrzymanie gadżetu z przegapionych eventów? Jeżeli pamiętacie, to mieliśmy możliwość podczas festiwalu w Windbloom, otrzymać takie właśnie gadżety jak baloniki i słynną lirę, dzięki której możecie sobie grać różnego rodzaju właśnie pieśni. Podczas aktualizacji 2.2 otrzymamy również nowy event, podczas którego zdobędziemy kolejny gadżet muzyczny. Ale właśnie, gracze już od jakiegoś czasu tutaj opowiadali, mówili, pytali się, czy będzie możliwość zdobycia właśnie tego poprzedniego gadżetu liry z poprzedniego właśnie eventu. I zanim tutaj odpowiecie, że ale to jest niesprawiedliwe, ponieważ myśmy brali udział w poprzednim evencie, trzeba było robić questy, żeby zdobyć tą lirę i tak dalej, zanim zaczniecie tutaj oczywiście narzekać na to, przypomnę wam, że MiHoYo już mówiło, już uprzedziło i już opowiadało o tym, że ta lira później będzie możliwa do dostania i otrzymania w jakimś innym i w innej możliwości generalnie, także to jest coś, co nie jest nowe, nie powinno was szokować, ponieważ MiHoYo już to zapowiedziało od razu, właściwie chyba zaraz po tym evencie z lirą, mówiło, że ona będzie później normalnie do zdobycia. Okej? Także od wersji 2.2 podróżnicy będą mogli kupić w sklepie u Majori następujące gadżety za morę, czyli właśnie Windbloom Festival Commemorative Balloons, Windsong Lure i Wind Blessed Harpastum, czyli te wszystkie nagrody, które właśnie były dostępne podczas festiwalu Windbloom. Następnie mamy pytanie. Tarcza żołniego czasami nakłada się na celownik Ganyu, co utrudnia celowanie graczom na telefonach. W wersji 2.2 zajęliśmy się tym, zmniejszyliśmy przejrzystość niektórych efektów, które mogą przeszkadzać podczas celowania. Trzecie pytanie, czy poprzednie wybory w hangoutach mogą się zapisywać? Odblokowywanie różnych zakończeń staje się troszeczkę żmudne. Jak sami wiecie, ja osobiście nie przepadam za hangoutami totalnie. I tam czekają wciąż na mnie primo dżemy do zdobycia. Aczkolwiek myślę, że jak wyjdzie hangout z Tomą, to będzie pierwszy hangout, który zrobię. Ale nie ukrywam, że hangouty dla mnie nie są czymś, wiecie, ciekawym i fajnym, chociaż zamysł jest fajny, ale same hangouty jakoś tak średnio, nie mogę się do nich w ogóle zebrać. Usprawnienie zostanie dodane w wersji 2.2 podczas wykonywania hangoutów na samym urządzeniu, poprzednie wybory zostaną zapisane. Później mamy kontroler od PS5, nie działa zbyt dobrze na PC-cie, kiedy zostanie dodane oficjalne wsparcie. W wersji 2.2 wersja na PC-ta będzie wspierać bezprzewodowy kontrolery DualSense PlayStation 5. Podróżnicy będą mogli doświadczyć imersywnych efektów dotykowych i adaptacyjnych efektów trigger bezprzewodowego kontrolera DualSense. Zadania transportowe w Inazumie trwają zbyt długo. W sumie to prawda, jak wiecie, jak przechodzicie moje streamy, to dosłownie wiecie, że za każdym razem, jak ja dostaję transport balum, to za każdym razem odpala się wkurzająca Orchidia, która non-stop narzeka na to, na tą commission. Okropne jest to. Też zgadzam się, totalnie się zgadzam, nie lubię tych transportowych zadań, a w Inazumie to już w ogóle, więc dołączam się oczywiście do tego pytania. W wersji 2.2 zwiększymy HP i prędkość transportowych towarów, dzięki czemu podróżnicy będą w stanie szybciej ukończyć zadania. I myślę, że jest to jakieś, słuchajcie, rozwiązanie na to. Chociaż ja bym wolała, żeby w ogóle usunęli tę commission, ale okej, niech będzie. Elemental skill Raiden Shogun Chakra Desiderata jest zbyt jasny, gdy patrzy się na niego za długo. W wersji 2.2 poprawiliśmy Chakra Desiderata przez zmniejszenie jasności różnych efektów świetlnego otoczenia. Szczerze mówiąc, jakoś, że mi to jakoś przeszkadzało, ale okej.
Czy jest możliwość dodawania zdjęć jako mebli do Serenita Pod? PhotoFrame jest w trakcie tworzenia. W przyszłych wersjach dodane zostaną meble do wnętrza służące do stawiania w swoich światach wybranych Hangout Memories Hangoutów. Dodatkowo prośba o meble do odtwarzania muzyki również została odnotowana. No właśnie, meble do odtwarzania muzyki to jest kolejna rzecz, która, jeżeli mamy housing, powinna być właściwie od samego początku. Ja totalnie nie rozumiem. Niektóre są takie rzeczy, wiecie, takie pierdółki w Genshinie i są elementy MMO zawarte w Genshinie, chociaż Genshin sam nie jest grą MMO, to tak chciałabym podkreślić. Ale mamy pewne takie rzeczy właśnie jak housing, właśnie takie pierdółki, które po prostu są strasznie okrojone i ja tutaj widzę, że oni to dodają oczywiście, bo ludzie się skarżą na to, wysyłają feedbacki i tak dalej, i tak dalej, ale no kurde, to powinno być takie rzeczy już od razu, wiecie, zimplementowane razem jak wchodzi właśnie nowy feature, a nie, że musimy się o to prosić. Czy moglibyśmy mieć możliwość podejrzenia rozstawienia przeciwników podczas tworzenia drużyn do Spiral Abyss? Zapamiętanie rozstawienia przeciwników może sprawiać trudności. Kurcze pieczone! Mamy aktualizację 2.2, czyli właściwie no, ponad rok czasu odkąd Genshin Impact wyszedł już oficjalnie. I to jest coś, co mnie strasznie irytuje na Abyssie. Autentycznie. Totalnie mnie to wkurza i ja się dziwię, że jeszcze do tej pory tego nie naprawili i nie zrobili. Zespół wziął to pod uwagę. No to fajnie. Twórcy będą usprawniać wyświetlanie informacji o przeciwnika w Spiral Abyssie w przyszłych wersjach. Przy zmianie pięter będziecie mogli zobaczyć informację o przeciwnika. Chociaż ja bym jeszcze dodała jedną rzecz tam, która mnie też irytuje w Spiral Abyssie, to, że żeby, wiecie, nie ma możliwości na przykład kliknąć na postać, jak już jestem w tym ekranie wybierania postaci na dwa teamy i żeby wejść w te jakby szczegóły tych postaci i móc na przykład, nie wiem, na przykład zmienić artefakty albo coś. Muszę wychodzić z Spiral Abyssa, pozamieniać artefakty na postaci i wejść z powrotem. Chyba, że coś ostatnio się zmieniło, o czym ja w ogóle nie zauważyłam, ale to jest jedna z rzeczy, która mnie strasznie, strasznie też w Spiral Abyssie irytuje. Jest możliwość przywrócenia mojej drużyny po wyjściu z trybu co-op. Muszę robić to ręcznie za każdym razem. I to też jest kolejna irytująca rzecz, chociaż ja osobiście w co-opie bardzo mało gram, także mnie to aż tak nie irytuje, ale faktycznie też to zauważyłam, że w momencie, kiedy wychodzimy z co-opa, jak na przykład jesteśmy z jedną osobą w co-opie, czyli jesteśmy ja i kolega, czyli dwie osoby w trybie co-opowym, w momencie, jak ja wychodzę, no to te dwie postaci w czteroosobowym party zamieniają się na Lumin i Amber, ponieważ są to dwie pierwsze postaci, które właściwie dostajemy na samym początku gry, czyli Traveler jako na początku, a kolejna postać, jaką zdobywamy i spotykamy, jest to Amber. I za każdym razem Lumin i Amber się wpakowywują w ten tryb, generalnie jak wychodzimy z co-opa. I może być to strasznie irytujące faktycznie dla osób, które w tym co-opie często grają. Zespół pracuje już nad tym. W przyszłej wersji, gdy podróżnicy przejdą z trybu co-op do trybu single player, ich drużyna zostanie przywrócona. Dodatkowo w przyszłych wersjach, gdy osoba towarzysząca opuści tryb co-op, postacie tej osoby zostaną zastąpione przez postacie z drużyny sprzed wyjścia w tryb co-op. Na przykład, przed wyjściem do trybu co-op, podróżnik posiada postacie A, B, C i D w drużynie. W trybie co-op spotka się czterech znajomych, podróżnik zostaje hostem i steruje postacią A. Jeśli jeden ze znajomych opuści grupę, postać B zajmie jej miejsce. No i to jest coś, co kurczę, powinno być również od samego początku istnienia gry. Z reszty rzeczy, no to w wersji 2.2 naprawiliśmy problem występujący w trybie single player, w którym czas trwania i czas odnowienia umiejętności przeciwników nie zatrzymywał się poza pozorem. Po naprawieniu błędu, niektórzy przeciwnicy nie będą w stanie przejść do kolejnej umiejętności tak szybko, gdy gracz zapauzuje grę. Na przykład podczas starcia z Primogeowi Shopem nie będą w stanie wykonywać wielokrotnie w krótkim czasie umiejętności Primordial Shower w czasie, gdy gra jest zatrzymana. Kolejnym przykładem mogła być walka z Magu Kenkim lub Childem. W tym przypadku nie będą oni mogli wykorzystać pauzy, aby użyć umiejętności zadających wysokie obrażenia. Podobnie po aktualizacji niektórzy przeciwnicy z kilkoma fazami ataków nie będą mogli zmieniać tych faz tak szybko, ponieważ czas trwania umiejętności nie może być zatrzymany. Na przykład podczas walki z Oceanidem przed aktualizacją, jeśli podróżnik zatrzymał grę, pauza nie miała wpływu na umiejętności Oceanida, więc po wznowieniu gry Oceanid mógł szybko przejść do następnej fazy ataku. Po poprawce podobne przypadki nie będą występować.
No i właściwie to na tyle. Znowu dostaliśmy oczywiście, raczej ogólnie list deweloperów to jest takie pierdoki, które są wprowadzane do gry. Niektóre z tych pierdoków są mega ważne i mega właściwie potrzebne w grze i to są pierdoki, które dawno, dawno właściwie w grze powinny zostać zaimplementowane. No ale cóż, grunt, że gra ciągle się rozwija, że oczywiście deweloperzy tutaj nas w jakiś sposób słuchają, także jeżeli wy chcecie oczywiście prowadzić tak jakby swoje dwa zdania, no to zachęcam was do opisywania po prostu feedbacków w grze na dany temat, gdzie możecie właśnie po angielsku oczywiście napisać waszą opinię, na przykład czego brakuje, co powinno zostać poprawione i tak dalej. Jak widać, jeżeli są jakieś błędy, które się często powtarzają, opinie, które się też często powtarzają, no to deweloperzy starają się w jakiś tam sposób to zneutralizować i pomóc. Oczywiście wy dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, czy te tutaj zmiany są dobre, czy są niepotrzebne, jakie macie inne właśnie może takie, wiecie, błędy albo jakieś irytujące rzeczy, które powinny zostać natychmiast zmienione lub poprawione. Ja oczywiście życzę wam miłego dnia, miłego weekendu, ponieważ ten filmik nagrywam w piątek, w związku z czym no, mam nadzieję, że spędzicie bardzo miły weekend. My się słyszymy w kolejnym materiale, mam nadzieję, dziękuję za obejrzenie oczywiście tego materiału i zapraszam was oczywiście na stronę internetową, gdzie możecie właśnie przeczytać sobie te wszystkie rzeczy po polsku, jak i na streamy i Discorda, mojego prywatnego Discorda, który znajdziecie oczywiście w opisie i na Discorda Genshinowego, jeżeli właśnie chcecie dołączyć do naszej społeczności Genshin Impact. Dziękuję jeszcze raz, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!